Dzisiaj zajmiemy się opinią publiczną, poznamy pojęcie, zobaczymy, jak się ją sprawdza, po co się ją sprawdza, kto kształtuje tę opinię publiczną oraz w jaki sposób można nią manipulować. Na początek powiedzmy, cóż to takiego jest. Opinia publiczna. Dawniej, kiedy rządzili królowie w Europie, mało ich obchodziło to, co ich obywatele myślą na temat rządów tychże właśnie królów, czy cesarzy, czy książąt, więc tak naprawdę ta opinia publiczna niekoniecznie obchodziła rządzących. Wraz z rozwojem demokracji i wprowadzeniem demokracji w Europie nastąpił wzrost znaczenia opinii publicznej, dlatego że opinia publiczna może być zdefiniowana właśnie jako zbiór poglądów, przekonań, ocen jednostek w społeczeństwie na dany temat i tą opinię publiczną społeczeństwo czy poszczególne jednostki społeczeństwa wyrażają w sposób jawny, no i podzielają tą opinię jakieś większe grupy, które w tym społeczeństwie funkcjonują. Czyli inaczej rzecz ujmując, opinia publiczna to po prostu to, co myśli duża część społeczeństwa na jakiś temat, związane oczywiście z funkcjonowaniem państwa, z funkcjonowaniem społeczeństwa, z polityką chociażby, też jak najbardziej. Opinia publiczna czasami jest utożsamiana z opinią społeczną. Tutaj niektórzy używają zamiennie tych pojęć, inni wskazują, że jest pewna różnica. Są osoby, które mówią, że opinia publiczna dotyczy spraw politycznych, natomiast opinia społeczna dotyczy spraw społecznych, czyli na przykład rzeczy dotyczących tylko społeczeństwa, a nie mających wpływu na politykę, czy niezwiązanych właśnie z rządzeniem w tymże kraju. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie powinno się rozgraniczać tych dwóch pojęć, bo one są moim zdaniem w dużej mierze tożsamymi pojęciami. Co kształtuje opinię publiczną? Przede wszystkim media kształtują opinię publiczną. Media takie jak chociażby prasa, jak telewizja, informacyjna telewizja przede wszystkim, ale również też media internetowe, portale społecznościowe. Tutaj szczególnie te portale, które przekazują informacje dosyć szeroko w kręgach naszych znajomych, czyli właśnie Twitter czy Facebook i tym podobne. Oczywiście strony internetowe różnego rodzaju też odgrywają kolosalną rolę w kształtowaniu opinii publicznej, również komunikatory internetowe jak najbardziej. O mediach będziemy sobie mówić jeszcze innym razem, więc na razie tylko zapamiętamy, że to media kształtują to, co ludzie myślą na określone tematy, bo media nas informują, a jednocześnie informując często mówią nam, jak mamy oceniać to wydarzenie, o którym donoszą nam dane media. Drugą taką rzeczą, która kształtuje naszą opinię, opinię publiczną, są wydarzenia, które się wokół nas dzieją codziennie. Tak jak tutaj widzimy na zdjęciu chociażby kryzys związany z migrantami w Europie. Wydarzenia sprawiają, że większa część społeczeństwa stara się zająć stanowisko wobec tych wydarzeń. Więc ten oto sposób, to co się dzieje, również wpływa na to, co myślimy o danej sytuacji, o rządzących, o danych grupach społecznych, na przykład o migrantach, co sądzimy o policjantach, co sądzimy o służbach różnych itd., itd. Co jeszcze kształtuje naszą opinię jako opinię publiczną? Instytucje różnego rodzaju, na przykład Kościół może kształtować opinię publiczną chociażby na temat aborcji, chociażby na temat związków partnerskich, czy na temat chociażby związany z ochroną środowiska, czy jakikolwiek, który tutaj Kościół interesuje i wyznawców danej religii. Związki zawodowe, różnego rodzaju instytucje, fundacje również mogą kształtować naszą opinię publiczną po prostu poprzez swoje działanie, poprzez stanowisko, jakie zajmują w danej kwestii, w danej sprawie. Liderzy partii kształtują naszą opinię publiczną, dlatego że oni przez większą część dnia mówią do nas, przemawiają do nas z ekranów, czy to telewizorów, czy komputerów, czy przemawiają do nas bezpośrednio na wiecach. Spotykają się z nami też raz na jakiś czas i starają się narzucić nam swoją optykę, swoją narrację, swój punkt widzenia, więc kształtują też naszą opinię na dany temat.
Przereprezentując właśnie swój program polityczny. Znane osoby kształtują opinię publiczną, zabierają głos często w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach trudnych dla społeczeństwa, w sytuacjach konfliktu społecznego. Znane osoby są proszone o zabranie głosu. No i tutaj przez to, że są one rozpoznawalne, no to liczą na to, że pewnie liczą na to, że duża część społeczeństwa podzieli ich sposób myślenia, ich sposób patrzenia na daną sytuację. No i posłucha tej właśnie opinii i przyjmie ją jako swoją. Podobnie sprawa się ma z autorytetami. Autorytety kształtują opinię publiczną, różnego rodzaju eksperci. Zwróć uwagę, że szczególnie dziennikarze telewizyjni starają się, jeżeli jest jakieś wydarzenie, które w ich mniemaniu jest ważnym wydarzeniem, starają się zapraszać do studia tak zwanych ekspertów, którzy komentują to, co się wydarzyło. Mówię tak zwanych, bo bardzo często to są ludzie, których wydaje mi się, że trudno nazwać ekspertami. Oczywiście nie umniejszając prawdziwym specjalistom, którzy są zapraszani od czasu do czasu, naprawdę to się zdarza. Natomiast dosyć często to są ludzie, którzy nie mają wiedzy odpowiedniej do tego, żeby komentować dane wydarzenie. No więc chodzi o to, żebyśmy my, oglądając taki program, uznali autorytet takiego eksperta. No i to nas ma przekonać do tego, żeby podzielać jego opinię. No i też rodzina, oczywiście rodzina, nasi znajomi, nasi bliscy, przyjaciele, czy grupa rówieśnicza, czy znajomi ze szkoły, z pracy, oni również kształtują naszą opinię publiczną, dlatego że prezentują ją w takim małym gronie. No i my słuchamy różnych argumentów, no i albo się zgadzamy, albo nie, więc tutaj też to jak najbardziej wpływa na naszą opinię. Czyli to są te, powiedzmy, że czynniki, które kształtują opinię publiczną. Oprócz tego jeszcze zobaczmy, w jaki sposób możemy wyrażać opinię publiczną, czyli jak my jako społeczeństwo, jako jednostki możemy po prostu dawać upust temu, co myślimy, dawać upust naszym różnym lękom, czy obawom, czy zadowoleniu. Więc wyrażamy tę opinię publiczną w różne sposoby, tak żeby zobaczyli nas inni. Wyrażamy opinię publiczną po to, żeby zdobyć sojuszników, żeby przekonać kogoś do naszego sposobu widzenia, ale też po to, żeby rządzący nas usłyszeli, no i coś zmienili, żebyśmy byli zadowoleni. Więc tutaj internet znowu idzie w parze z takim swobodnym wyrażaniem opinii publicznej. Jest to platforma bardzo łatwa do użycia dla nas, więc chociażby właśnie poprzez internet, poprzez komentarze pod różnymi artykułami pisane czasami na zamówienie, po to, żeby właśnie kształtować opinię publiczną, my możemy wyrażać to, co myślimy, możemy dzielić się naszymi przemyśleniami chociażby na Twitterze, na Facebooku, więc media jako takie, w tym oczywiście tutaj trzeba wyróżnić w gronie tych mediów internet, jak najbardziej służą wyrażaniu opinii publicznej. Internet wyróżniam dlatego, że każdy z nas może poprzez internet się wypowiedzieć. Pozostałe media nie są już tak łatwe dla takiego przeciętnego człowieka w użyciu, no bo my możemy zadzwonić do telewizji raz na jakiś czas i się powiedzieć, oczywiście. Możemy napisać do gazety i licząc, że nas ktoś tam wydrukuje, ale nie mamy takiej skuteczności jak właśnie w internecie. Oprócz tego ludzie wyrażają swoją opinię na jakiś temat, opinię publiczną, poprzez organizowanie manifestacji, akcji społecznych, protestów różnych. Akcja społeczna i manifestacja. Na dole mamy zdjęcie pokazujące akcję społeczną, czyli no i tutaj widzimy, że ktoś się zaangażował w sprawę odchodów z psich pozostawionych samopas po spacerze z naszym pupilem. I to jest akcja społeczna. Ona ma na celu zmienić zachowanie społeczne. Natomiast manifestacja też ma na celu zmianę jakąś, ale najczęściej jest kierowana w stronę rządzących, w stronę decydentów, w stronę tych, którzy właśnie sprawują władzę. I tutaj mamy przykład takiej manifestacji, zdaje się, związanej z kwestią aborcji. No właśnie, czyli tutaj wyrażana jest opinia osób na dany temat gorący politycznie, bo w naszym kraju aborcja to temat polityczny. Oprócz tego takim też naszym forum do wyrażania opinii publicznej, oprócz internetu, gdzie możemy, każdy z nas tak naprawdę może zaistnieć, jest po prostu ulica. Ulica, mury ulic, mury domów stojących właśnie przy ulicach.
gdzie możemy pisać farbą, najczęściej farbą w sprayu, to, co myślimy, to, czego się domagamy, nasze komentarze do decyzji politycznych różnych, tak jak widzimy na dole, komentarz do sytuacji ekonomicznej pewnej części Polaków, czy na zdjęciu u góry komentarz związany z napływem migrantów, czy z inną religią niż katolicka obecną w naszym kraju. Czyli tutaj bardzo często mamy mądrość właśnie murów, kiedy ludzie po prostu piszą to, co uważają na jakiś temat i w ten sposób wyrażają swoją opinię. No i też starają się kształtować opinię innych, tych, którzy to czytają oczywiście. Z opinią publiczną związane są dwa pojęcia, kolejne, public relations oraz marketing polityczny. Public relations to tak skrótowo są to wszelkie działania, które mają na celu wykreować pozytywny wizerunek, czy to osoby, czy to instytucji, czy to firmy na przykład jakiejś, marki jakiejś chociażby, i zbudować dobrą relację pomiędzy właśnie danym wizerunkiem, czyli daną firmą, daną marką, a klientem chociażby, a odbiorcą tego produktu. Tym się zajmuje public relations, można studiować taki kierunek. No i to jest bardzo popularna dziedzina dzisiaj, bardzo pożądana, bo chociażby przykład marki Apple pokazuje nam, że jeżeli jest dobry PR, czyli właśnie skrót od public relations, jeżeli jest dobry PR, no to potrafi taka marka zbudować bardzo silne i trwałe relacje ze swoimi klientami. Tutaj klienci są w stanie zapłacić czasami nawet dużo więcej, bo mają poczucie, że dostają lepszy sprzęt niż inny, i to jest między innymi też zasługa dobrego public relations. Mało tego, nawet jeżeli ktoś będzie udowadniał takiemu klientowi, że jego sprzęt jest nie taki dobry, jak mu się wydaje, no to on będzie dalej uważał, że dalej będzie szukał argumentów, że tak nie jest. To jest właśnie zbudowanie trwałych więzi z daną marką, z daną instytucją itd., itd. Natomiast marketing polityczny to jest w zasadzie coś podobnego do public relations, ale w odniesieniu do polityków, do partii politycznych, do poglądów politycznych, do ideologii politycznych, czyli chodzi tutaj o to, żeby zdobyć i utrzymać poparcie polityczne wyborcy, elektoratu, obywatela dla danej partii, dla danego polityka, dla danych poglądów politycznych. No i oczywiście dawać cały czas tym wyborcom, temu elektoratowi poczucie satysfakcji z tego, że się popiera daną partię polityczną czy danego polityka, czyli marketing polityczny tutaj ma na celu przekonywać opinię publiczną, że ten, któremu zaufałeś w polityce, nie zawodzi cię, nieważne co robi, ale ty wierzysz, że on cię cały czas nie zawodzi, nawet jeżeli wszyscy pokazują, że jest inaczej, to jeżeli dobry jest marketing polityczny, to ty jesteś w stanie przymykać oko na te wszystkie negatywy, o których cię informują inni, i cały czas mówić, że to nieprawda, tak naprawdę to jest zupełnie inaczej, wszystko jest w porządku. Oczywiście, jak się łatwo domyślić, jedno i drugie, czyli public relations i marketing polityczny, można wykreować, można zbudować. To jest na to pełno dowodów, pełno udanych, masa udanych kampanii, zarówno właśnie takich związanych z reklamą, czyli w public relations, jak i właśnie z reklamą polityczną, tak jak mamy w marketingu politycznym. Można wynająć agencję, która zbuduje nam całą strategię budowania takiego zaufania, właśnie zdobycia tego zaufania, podtrzymania tego poparcia również dla polityka. Jak można badać opinię publiczną? Pierwsze pomysły związane właśnie z tym, żeby sprawdzać, badać, jak się kształtuje opinia publiczna, to są lata 30. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Tam powstawały pierwsze ośrodki badania opinii publicznej, ale zanim przejdziemy do ośrodków, zobaczmy, w jaki sposób bada się. Czyli zanim powiemy, kto to robi, to zobaczmy, jak się bada opinię publiczną. Taką najbardziej kojarzoną właśnie z badaniem opinii publicznej formą jest sondaż. Sondaż, czyli zwracamy się z jakimiś pytaniami do osób, no i spisujemy ich odpowiedzi. No i tutaj sondaż może być wyrażony jako ankieta. I tutaj ankieta zawiera raczej ściśle określone pytania, pytania dosyć prosto sformułowane, dotyczące jakiegoś jednego problemu.
na które odpowiadamy w sposób no, dosyć przewidywalny. Ale sondaż też może mieć postać wywiadu i wtedy dajemy tej osobie badanej możliwość szerszej wypowiedzi, a więc tutaj się pojawia możliwość no, lepszego zbadania tego, co ktoś myśli, bo jego wypowiedź może się wymknąć na przykład temu, który układał ankietę. W wywiadzie wychodzimy poza ramy ankiety i podczas wywiadu mogą wyjść sprawy, których nie przewidzieliśmy albo nie zdawaliśmy sobie sprawy, że takie problemy istnieją. Więc tutaj wywiad jest szerszą formą sondażu, można powiedzieć, że lepiej pokazującą sytuację danej grupy społecznej czy danego miejsca, gdzie ludzie funkcjonują. Kolejne pojęcie, które się wiąże z badaniem opinii publicznej, to jest próba albo grupa reprezentatywna. Co to znaczy? Żeby sondaż był miarodajny i cokolwiek mówił nam prawdziwego o opinii publicznej, to pytając kogoś o zdanie, wiadomo, że nie jesteśmy w stanie przepytać całego narodu, prawda? Nie jesteśmy w stanie spytać wszystkich Polaków, co sądzicie na przykład na temat prezydenta, albo na temat problemu bezrobocia, albo na temat kryzysu jakiegoś. No bo po prostu byłoby to kosztowne, czasochłonne i w sumie bezcelowe chyba. Więc starają się ludzie, którzy chcą zrobić rzetelny sondaż, dotrzeć do grupy reprezentatywnej albo stworzyć próbę reprezentatywną. Co to znaczy? To znaczy, że powinni oni skierować swoje pytania sondażowe do takiej grupy osób, załóżmy 1000 osób, która będzie odzwierciedlać społeczeństwo danego państwa. Czyli będzie w tej grupie tyle samo kobiet i tyle samo mężczyzn, ile jest procentowo w całej Polsce. Będzie w tej grupie reprezentatywnej procentowo tyle samo osób w wieku dziecięcym, powiedzmy produkcyjnym czy poprodukcyjnym, ile procentowo jest w całym narodzie polskim mieszkającym w Polsce. I tak samo z zawodem, czyli z grupami zawodowymi, tak samo z kwestią dochodów, tak samo z kwestią wykształcenia wyższego, niższego, średniego i tak dalej. Tak samo będzie z miejscem zamieszkania, czyli czy ilość będzie mieszkańców wsi i miast procentowo zgodna z tym, jak to wygląda w całej Polsce. Jaka jest sytuacja rodzinna, czyli rozwiedzeni, małżonkowie, kawalerowie i tak dalej, i tak dalej. Czyli próba reprezentatywna to ma być taki naród polski mieszkający w Polsce w pigułce, procentowo odzwierciedlający wszystkie te same zależności jak właśnie wszyscy Polacy. Czyli to jest próba reprezentatywna. Jeżeli do takiej próby dotrzemy, takiej próbie czy grupie reprezentatywnej zadamy pytania, tak jak powiedziałem, na przykład grupie 1000 osób, to wtedy odpowiedzi rzeczywiście będą miarodajne i będą odzwierciedlać prawdopodobnie poglądy całości naszego narodu mieszkającego w Polsce. Natomiast nie zawsze się do tej grupy reprezentatywnej dociera, nie zawsze się tworzy, jeżeli się przeprowadza badania opinii publicznej. Jeżeli nie mamy przed sobą takiej grupy reprezentatywnej, zadajemy pytania przypadkowym osobom spotkanym na ulicy i tak naprawdę nie wiemy nic na temat tych osób, to wtedy mamy do czynienia nie z sondażem, ale z sondą. I tutaj ważne, żebyśmy sobie to rozróżnili. Sonda jest wtedy, kiedy właśnie bierzemy mikrofon, coś do nagrywania, idziemy na przykład na ulicę Krakowską i zadajemy pytania różnym osobom przypadkowo. Gdybym na przykład taką sondę zrobił na koncercie zespołu Metallica i bym zapytał, który zespół jest najlepszy na świecie, no to wiadomo, jakie by były odpowiedzi, prawda? Ale gdybym poszedł już w inne miejsce i zadał to samo pytanie, uzyskałbym prawdopodobnie zgoła inne odpowiedzi, więc trudno jest tutaj sądzić, że wynik sondy jakikolwiek jest miarodajny i odzwierciedla to, co myśli całe społeczeństwo na dany temat. Czyli tutaj no, takie sondy SMS-owe, sondy internetowe, sondy telewizyjne podczas trwania programu, jak się odbywają, najczęściej służą chyba tylko po to, temu, żeby przyciągnąć widza przed ekran, bo tak naprawdę ich wynik jest niemiarodajny, zupełnie niemiarodajny najczęściej, bo my nie wiemy, jak duża grupa zagłosowała, ile osób, co to były za osoby, jak się ma to ta grupa do całości naszego narodu.
No właśnie, tak jak tutaj na zdjęciu widzimy, czy to jest sondaż, czy to jest sonda? Jak myślisz? Widzimy przechodnia złapanego na ulicy prawdopodobnie, więc obstawiamy, że jest to po prostu sonda. Teraz kto bada opinię publiczną w naszym kraju? Tak jak mówiłem, w Stanach Zjednoczonych się zajęto tym nieco wcześniej niż w Polsce. Najstarszym ośrodkiem w Polsce badającym opinię publiczną jest OBOP. OBOP, czyli skrót od Ośrodek Badania Opinii Publicznej. Obecnie nazywa się to TNS OBOP. I powstał ten ośrodek już w 1958 roku. W latach 90. udziały w OBOP-ie przejęła Telewizja Polska, co prawda później sprywatyzowała w dużej mierze, ale 40% udziałów w OBOP-ie ciągle TVP posiada. Drugim ośrodkiem badania opinii publicznej jest Centrum Badania Opinii Społecznej, w skrócie CBOS, tak jak tu widzimy logo. W Polsce działa od roku 1982, no i w latach 90. to centrum zostało uzależnione od Rady Ministrów tak naprawdę. Więc tutaj warto pamiętać, że te dwa ośrodki są mocno powiązane z tymi, którzy aktualnie rządzą naszym krajem, więc to też stawia taki znak zapytania nad rzetelnością badań przeprowadzanych przez te ośrodki, tak sądzę. Oczywiście mogę się mylić, ale tylko zaznaczam, że tak właśnie jest. Inny ośrodek badania opinii publicznej to ośrodek zagraniczny, międzynarodowy, można powiedzieć, który ma też oddział w Polsce, GfK Polonia. Kolejny to Ipsos. No i jeszcze jeden to PBS, czyli Pracownia Badań Społecznych, która zajmuje się również sprawdzaniem opinii publicznej na zamówienie. Oczywiście jest więcej ośrodków, ale to są te najbardziej popularne. Funkcje sondaży, jakie są, czyli po co te sondaże? Przede wszystkim funkcja poznawcza, bo socjologowie mogą się dowiedzieć, w jakiej kondycji jest społeczeństwo, jak się zmieniają poglądy społeczeństwa w zależności od sytuacji danej, więc tutaj do samych badań służy nam sondaż. Druga funkcja to funkcja polityczna, czyli na przykład rządzący czy politycy dzięki sondażom mogą się dowiedzieć, na ile ich działania się podobają społeczeństwu, a na ile nie. Na ile popierają ludzie to, co robi dany polityk czy rządzący, więc mogą korygować swoje działanie w zależności od tychże sondaży. I trzecia funkcja sondaży, funkcja perswazyjna, czyli po prostu poprzez sondaże można oddziaływać na społeczeństwo, można manipulować społeczeństwem, no bo sondaże na przykład mogą pokazywać, że kandydat chociażby w wyborach prezydenckich, na którego ja chcę zagłosować, załóżmy, że ma, nie wiem, 3%, i ja, jeżeli ja widzę, że w sondażu ma tak niskie poparcie, to zaczynam myśleć, czy może nie powinienem swojego głosu przenieść na kogoś, kto ma większe poparcie, no bo w sumie ten głos oddany na gościa, który ma 3% poparcia, to może być głos stracony. A co jeżeli ten sondaż zakłamuje rzeczywistość i być może ten mój kandydat nie ma tak naprawdę 3% poparcia, tylko na przykład 10%, i wtedy każdy głos byłby dla niego bardzo ważny i może wtedy nie warto wycofywać się z poparcia dla kogoś takiego. Więc tutaj można oddziaływać na społeczeństwo, mówiąc społeczeństwu, jak powinno się zachować, co powinno myśleć w danej sytuacji. Więc tu jest duże niebezpieczeństwo. Rola opinii publicznej, jeszcze zobaczmy, jaka jest. Przede wszystkim dzięki temu, że istnieje coś takiego jak opinia publiczna, ludzie nabierają świadomości tego, że mogą kreować rzeczywistość, że mogą wpływać na polityków, że mogą wpływać na instytucje różnego rodzaju poprzez właśnie wyrażanie swojej opinii publicznej. Oprócz tego opinia publiczna motywuje ludzi do działania, aktywizuje ich do działania, bo ludzie widzą, że są inni, którzy myślą tak jak ja, więc może warto się zebrać i pójść gdzieś zamanifestować chociażby i uzyskać coś w ten sposób, więc to też sprzyja zbiorowemu działaniu. Oprócz tego opinia publiczna jest związana z rozwojem demokracji, ponieważ rządzący są uzależnieni od opinii publicznej w dużej mierze, bo jeżeli nie zadowala się, powiedzmy, oczekiwań obywateli będąc u władzy, no to w następnych wyborach można po prostu tą władzę stracić, więc tutaj na pewno bardzo silne związki są opinii publicznej z demokracją. Ale istnienie opinii publicznej i jej wielki wpływ właśnie na rządzących, czy na wybór właśnie rządzących podczas wyborów, sprawia, że bardzo atrakcyjna jest manipulacja, chęć manipulacji tym, co myślą ludzie, a więc manipulacją opinią publiczną. I teraz przyjrzymy się takim przykładom manipulacji, jakie w naszym kraju i nie tylko zresztą w naszym kraju miały miejsce. Oczywiście jest ich wiele,
a my zajmiemy się tylko wybranymi. Mamy taki pierwszy przykład, jak można manipulować sondażem. Tutaj mamy sondaż, kto pana, pani zdaniem jest liderem opozycji. No i widzimy, w sumie wygląda to całkiem niegroźnie. Nie czujemy, że tutaj coś jest nie tak na pierwszy rzut oka, no ale zobaczmy, te 13% do 24% jak się mają. Tutaj zobaczmy, że między 13 a 12 jest niewielka różnica w wysokości słupków. No i tutaj rzeczywiście, jeżeli czujemy, że taka odległość to jest 1%, no to wszystko jest ok. Ale czy pomiędzy 13 a 24 zachowano odpowiednią różnicę w wysokości słupków? Żeby łatwiej to zobaczyć, popatrzmy w ten sposób na ten sam slajd, tylko trochę przerobiony, bo dodano do niego osie, które pokazują dane progi procentowe. No i tutaj widzimy, że tak naprawdę 13% to nie jest taka wysokość, tylko powinno być tak, jak te czerwone słupki pokazują. No. Czyli niebieskie słupki, jeszcze raz zobaczmy, to jest to, co pokazała dana telewizja. Czerwone słupki to jest to, co naprawdę powinno się pokazać, prezentując tenże wynik badania opinii publicznej. Czyli tutaj mamy manipulację wysokością słupka. Kolejny przykład na taką manipulację wysokości słupków. Tutaj widzimy znowu, że ten słupek 36 jest za wysoki w stosunku do różnic pomiędzy pozostałą wysokością tutaj oglądanych przez nas słupków. No, kolejny taki przykład na manipulację, jaką stosują media, chociażby kierując informacje do nas, to są nagłówki. Zobaczmy na nagłówek artykułu. Niemcy za wyjściem kraju z Unii Europejskiej i magiczny znak zapytania. To jest stary trik, bardzo często stosowany, dlatego że teoretycznie my nie wiemy, czy Niemcy są za wyjściem czy z Unii Europejskiej, czy nie są, bo to jest znak zapytania, to jest forma pytająca. Natomiast już w naszych głowach jest zasiany pewien niepokój albo nadzieja, w zależności jakie to ma poglądy, bo już to pytanie coś nam sugeruje. Sugeruje nam, że tym bardziej, że potem padają słowa nowy sondaż, czyli to pytanie nam sugeruje, że Niemcy powiedzieli być może, że są za wyjściem z Unii Europejskiej. No i wtedy my klikamy, bo jesteśmy już zainteresowani, no i czytamy dalej, co się dzieje. No i teraz czytamy dalej w tym artykule, że za pozostaniem w Unii odpowiedziałoby się 60% tychże Niemców, więc no Niemcy nie są za wyjściem z Unii Europejskiej, ale nagłówek sugerował, że może być inaczej. Tym bardziej, że pierwsze zdanie tego artykułu, ponad 1/4 Niemców, 26% w referendum w sprawie członkostwa swojego kraju głosowałaby za wyjściem. No więc rozumiem, że dla dziennikarza 26% zwolenników wyjścia Niemiec z Unii Europejskiej jest wystarczającym powodem do tego, żeby tak zatytułować cały artykuł. Więc tutaj widzimy manipulację poprzez nagłówek. Tym bardziej, że wielu z nas nie czyta całych artykułów, nie klikamy często, żeby rozwinąć cały tekst, tylko zapamiętujemy te nagłówki i one tkwią w naszej głowie. Co ciekawe, w tym artykule jeszcze niżej przeczytamy, że w porównaniu z mieszkańcami Danii, Szwecji i Finlandii, którzy również zostali zapytani o zdanie w tej sprawie, poparcie dla Unii okazało się najwyższe właśnie w Niemczech. Czyli ze wszystkich zbadanych tutaj narodów Niemcy najmniej chcą wyjść z Unii Europejskiej, a nagłówek sugeruje nam, że jest, albo że może być zupełnie przeciwnie. Kolejny przykład na manipulację opinią publiczną to jest grafika. Mamy sytuację ze stłuczki z udziałem byłej pani premier Beaty Szydło, z udziałem samochodów kolumny rządowej, którą ona się przemieszczała. No i w mediach pokazano rekonstrukcję całej sytuacji i widzimy, że kolumna rządowa wyprzedzając, powiedzmy, że cywilny samochód, no, robiła to w ten sposób. Tutaj słynne Seicento, zdaje się, uderzone przez kolumnę rządową. Seicento chciało skręcić w lewo, a było wyprzedzane wtedy przez kolumnę rządową. No i rzeczywistość tej lokacji wygląda tak, jeżeli wierzyć Google Maps przynajmniej. No i co tutaj jest nie tak? No to, że jeżeli kolumna rządowa się poruszała bez odpowiednich sygnałów, to nie mogła złamać przepisów ruchu drogowego, a więc nie mogła przekroczyć linii ciągłej, która nagle w grafice przygotowanej przez dziennikarzy staje się linią przerywaną, a więc jest możliwość wyprzedzania tutaj. Jest to manipulacja.
Bardzo często też media manipulują nami, fałszując czas danego wydarzenia. Mamy to samo wydarzenie, manifestację przed Sejmem, dwa zdjęcia z dwóch różnych stacji telewizyjnych. Rozpoznajemy, mam nadzieję, ten budynek, to jest ten sam tutaj. Ta sama data, ta sama godzina, 18.15, 18.15. No i tutaj widzimy, że o 18.15 nie ma nikogo, a jednocześnie o 18.15 w innej stacji widzimy, że jest pełno ludzi, no więc coś tu jest nie tak. Ktoś tutaj nakręcił materiał o innej godzinie, niż sugeruje tutaj zegarek. Przynajmniej tak można by to odebrać, prawda? Więc no, nie wiadomo, czy jest ta manifestacja, czy jej nie ma w tym miejscu. Kolejny rodzaj manipulacji czasem, no to jest zaprezentowanie jakiejś wypowiedzi sprzed lat jako wypowiedzi aktualnej. To z okresu strajku nauczycieli z roku 2019 zaprezentowano panią, która powiedziała, że nauczycielkę, która powiedziała, że wszystko jest ok, podwyżka jest satysfakcjonująca, także w sumie nie ma problemu. No i potem ta pani, to jest ta sama pani, jak widzimy, Małgorzata Biernacka, opublikowała, że no tak, powiedziała coś takiego, ale w ubiegłym roku. Czyli no niekoniecznie to jest aktualne, to co ona powiedziała, prawda? Niekoniecznie to pasuje do sytuacji obecnej. Kolejny rodzaj manipulacji to jest usuwanie. Usuwanie danych treści w przekazie telewizyjnym. Tutaj widzimy spoza polskiej telewizji usunięcie napisu 100% Jesus, czy też Jesus z opaski na głowie piłkarza, na głowie Neymara, przez przekaz telewizyjny. Widzimy zamazanie. Prawdopodobnie komuś się nie podobało, że telewizja czy piłka nożna tutaj ma przekaz w jakimś stopniu religijny. W naszym kraju również się zdarzały takie przypadki. Tutaj widzimy, jak TVN dla odmiany usunął logo Polski Walczącej, znak bardzo ważny dla wielu Polaków, chyba dla wszystkich powinien być ważny, Polaków, usunął z gmachu w swojej transmisji telewizyjnej. Tu widzimy te same osoby, ten sam gest. Tutaj logo jest, w rzeczywistości oczywiście jest, a w przekazie dziennikarskim już go nie ma. Czyli przykład na cenzurę. No i dla odmiany wracamy do publicznej telewizji i mamy znowu cenzurę, wypowiada się osoba i widzimy, że tak naprawdę ma przypięte logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a w przekazie telewizyjnym zostało to logo zamazane, dlatego że pewnie nie popiera ktoś tej inicjatywy w danym miejscu. A więc cenzura. Cenzura, kolejny rodzaj manipulacji opinią publiczną. Jeszcze jedna sprawa związana ze strajkiem nauczycieli. Wypowiedzi na zamówienie kręcone przez dziennikarzy. Popatrzmy, mamy wypowiedź jednej osoby, drugiej osoby. Jedna osoba, według, jeśli wierzyć podpisowi, pracuje w Kołobrzegu, druga osoba pracuje w Stargardzie. No i coś tutaj się nie zgadza? Chyba wnętrze jest to samo, o ile ja się nie mylę. No to chyba, że obie szkoły mają identyczny wygląd korytarzy. Wtedy wszystko jest ok i wtedy będę musiał, jeżeli tak jest, skorygować naszą lekcję. Jeszcze jedna rzecz związana z manipulacją opinią publiczną. Punkt widzenia. Punkt widzenia tutaj widzimy następcę tronu Wielkiej Brytanii, który, czyżby on pokazywał nam obelżywy znak, a zobaczmy na to samo, ten sam moment z innego ujęcia. No właśnie, teraz kwestia dziennikarza. Które zdjęcie wybierze, żeby zilustrować swój artykuł i co napisze do takiego zdjęcia, jaki komentarz, prawda? Tutaj widzimy, jak łatwo jest przeinaczyć fakt, prawda? Czyli wydarzenie, które rzeczywiście miało miejsce, poprzez tylko odpowiednie wykadrowanie, ustawienie się fotoreportera. Kolejny przykład, jak punkt widzenia może zmieniać opinię publiczną. Mamy tutaj na dwa zdjęcia, no i patrząc na te zdjęcia, chyba jesteśmy przekonani, że jest pełno ludzi tutaj wokół tych polityków i tu, i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych. No teraz zobaczmy, ile było tak naprawdę ludzi zgromadzonych za tymi osobami.
No i zobaczmy, ile było osób tutaj, w tym miejscu. Tutaj widzimy inny punkt widzenia, a tutaj widzimy kwestię wykadrowania, bo to jest to samo zdjęcie, tylko odpowiednio wykadrowane. Jeżeli dziennikarz wykadruje odpowiednie zdjęcie, może nas przekonać, że danego polityka popierają olbrzymie masy ludzi, więc skoro tak dużo ludzi popiera kogoś, to może ja też powinienem go popierać. Tutaj widzimy odpowiednio też skadrowane ujęcie z bliska, od frontu, a gdybyśmy się oddalili, widzimy, że tak naprawdę tych ludzi tam nie jest aż tak wielu, jak nam się może wydawać. Podobna sytuacja tutaj. Widzimy dziennikarza, który no, w dramatycznych sytuacjach, w dramatycznej sytuacji chyba się znalazł, idzie na niego cała masa demonstrantów. No ale zobaczymy teraz to zdjęcie z pewnej odległości. Zobaczymy, że po pierwsze on jest za wiele dalej od tego tłumu, niż nam się może wydawać, sądząc po pierwszym zdjęciu, a po drugie no, ten tłum demonstrantów jednak nie jest aż taki wielki, jak mogłoby nam to sugerować pierwsze zdjęcie. Popatrzmy teraz na to zdjęcie. Czujesz niepokój? Ten dzieciak, czyżby on czuł niepokój związany z tym żołnierzem? Czy ten żołnierz chce mu zrobić krzywdę? A może po prostu grają sobie z żołnierzem dzieci? Kwestia wykadrowania, wycięcia pewnego fragmentu rzeczywistości i już mamy zupełnie inny przekaz. Już nie ma nagle niebezpieczeństwa, jest pozytywny przekaz. Żołnierz jest kumplem, jest fajnym człowiekiem, który znajduje czas na zabawę z dziećmi. No i jeszcze jeden tutaj przykład kadrowania odpowiedniego. Widzimy grupkę ludzi. A jak to w telewizji zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy to tak. Więc od frontu, z bliska i jesteśmy przekonani już, że pełno ludzi przyszło poprzeć daną osobę albo protestować przeciwko czemuś. Ciekawym efektem też jest ogniskowa użyta przez fotografującego, dlatego że jeżeli mamy duże zbliżenie, to nam się spłaszcza wszystko. I tutaj widzimy aktualną sytuację związaną z epidemią koronawirusa. Ludzie stają w kolejce. Widzimy przerażająca ilość ludzi blisko siebie stoją, a tak naprawdę stoją w ten sposób. Wystarczy odsunąć się troszeczkę i zrobić zdjęcie bez zooma, bez przybliżenia, żeby zachować odpowiednie odległości pomiędzy ludźmi na zdjęciu, odpowiadające rzeczywistemu stanowi. I na koniec takie trzy zdjęcia, które pokazują nam farmy lajków, bo w internecie też nam się może wydawać, że jeżeli jakieś posty mają ogromną ilość lajków, komentarzy, no to znaczy, że wielu ludzi tak myśli. A tutaj się przekonujemy, że można sobie zamówić za pieniądze dowolną liczbę komentarzy i dowolną liczbę lajków pod wskazanym przez nas postem. I tutaj takie farmy lajków funkcjonują, płacimy i dostajemy to, na czym nam w tej chwili zależy. Czasami takie farmy lajków są demaskowane. No i wtedy wychodzi na jaw to, że nie wszystko to, co czytamy, nie wszystkie komentarze, które czytamy w internecie, pochodzą od ludzi zupełnie bezstronnych. Czasami jest tak, że ktoś te komentarze pisze w określonym celu za pieniądze, po to, żeby na przykład nakłonić nas do głosowania na jakąś partię, albo do niegłosowania na jakąś partię, albo żebyśmy przyjęli poglądy dane w danej sprawie. Więc tak to też wygląda w internecie. Nie możemy być tutaj pewni, że to, co czytamy, rzeczywiście odzwierciedla sytuację w społeczeństwie. A jeszcze chwilkę i zobaczymy taki krótki filmik pokazujący taką farmę właśnie lajków namierzoną przez policję. Tak to wygląda w rzeczywistości. Czyli trzeba być czujnym, bo czasami może być tak, że nawet obcy kraj może zamawiać komentarze czy lajki w innym państwie po to, żeby manipulować opinią publiczną. Mam nadzieję, że po naszej dzisiejszej lekcji będziemy wszyscy mądrzejsi i nie będziemy się dawać tak manipulować łatwo, jak niektórzy z nas sobie pozwalają.